Запомнишь ты нас, запомни. Никт не отгадне, что сделать с тебе свят, к которому змежешь. Под гвяздой пьем, гошки точилися реки. Człowiek na polu zbierał gorzki chleb. Nie świecił nad nim w górze znak boskiej opieki. I hołdu swoich wiernych domagał się wiek. Człowiekowi ręce, i wyśmianego kładli w płytkie groby, żeby nie wzywał prawdy w testamencie. Już na zawsze był anonimowy. Imperium planetarne było blisko. Władza nad mową została im dana. Kiedy stał znowu żywy na plecianach, Przede wszystkim chcę bardzo gorąco powitać naszego szczególnego gościa. Oksana Zabuszko jest z nami. Przywitanie, Oksano. Ja się włączę, czekaj. Dziękuję bardzo, dzień dobry, witam wszystkich. Na początek jestem winien i Oksanie, i Państwu wyjaśnienie tej introdukcji, którą żeśmy przygotowali jako niespodziankę dla autorki Gwiazdy Piołun, tomu esejów, który się w tym roku w Polsce ukazał. Ale ten fragment, który zobaczyliście Państwo, to jest koniec spektaklu, który przygotowaliśmy tutaj, zanim ten dwór jeszcze został odremontowany, z młodymi ludźmi, z Litwinami, Polakami. Nazywaliśmy ich Armią Krasnogródzką. Młode pokolenie, które pomogło nam odnaleźć, odkryć to miejsce zarośnięte pokrzywami, zaroślami. To była praca i fizyczna, że trzeba było odgruzować ten dwór, ale też praca artystyczna, teatralna, która zaowocowała tym spektaklem, który graliśmy jeszcze dworu nie było pod gołym niebem. Każdego wieczoru przez 2 lata, przez całe lato, i to była taka story, którą zbudowaliśmy dla tego miejsca, które chcieliśmy odrodzić. No ale kończyła się ta story właśnie tym obrazem, który Państwo zobaczyliście, Gwiazdą Piołun, która ciągle do nas powraca. To nasze spotkanie się nazywa Pod Gwiazdą Piołun.
Oksana Zabuszko ten obraz z Apokalipsy świętego Jana przywołuje w swojej książce. I w obliczu Gwiazdy Piołun będzie się toczyła też nasza rozmowa, bo taki też jest nasz czas. I muszę powiedzieć, że jak oglądałem teraz ten obraz, to tak jak te nasze skojarzenia, kiedy słyszymy płytkie groby, to idą ciągle w stronę Kołymy czy gdzieś w Syberii, ale kiedy już słyszymy o ludziach ze związanymi rękoma, to widzimy już Buczę dzisiaj. I ten obraz się nowy ciągle nakłada, ciągle to nowy, ciągle powraca. Więc nieprzypadkowo ten fragment i taką introdukcję, Oksano, proponuję do naszej rozmowy, bo ona się toczy w takim szczególnym czasie. Oksana Zabuszko jest tutaj od kilku tygodni z nami w rezydencji Dworu Miłosza. Pisze, żeby mogła twórczo spędzić tutaj czas. Czas, który no, ludzie pióra dedykują tworzeniu story właśnie, tworzeniu opowieści, która próbuje się zmierzyć z tą rzeczywistością, której często do końca nie rozumiemy, która stara się dać język temu, co wydaje się niewyrażalne często. I stąd tak ważne dla nas spotkanie z Oksaną Zabuszko, bo to będzie i spotkanie wokół książek Oksany, które Państwo możecie tutaj też kupić czy nabyć, a potem dostać autograf autorki, ale też wobec tego, co się z nami stało, wobec tego, jak się mogło to stać i jaka jest opowieść ukraińska, jaka jest opowieść Ukrainy wobec tego, co się dzieje. I to wydaje mi się największym pragnieniem, jakie mamy, usłyszenie, wsłuchiwanie się w głos ludzi, którzy są jakby w centrum oku cyklonu tej nowej tragedii, czy powracającej tragedii. I o tą perspektywę będę Oksanę Zabuszko wypytywał, czy prosił o jej oświetlenie, choćby na tyle, na ile jest możliwe. Głos Ukrainy, los Ukrainy, historia Ukrainy to są rzeczy, które na nowo odkrywamy, na nowo mówię, bo wcześniej mieliśmy różne narracje, różne opowieści budowane najczęściej nie przez samych Ukraińców. Opowieści, które były budowane albo przez obowiązującą u nas przez całe dziesięciolecia propagandę sowiecką, albo poprzez media, albo poprzez Zachód, który do końca też nie rozumiał, albo nie chciał do końca rozumieć wszystkiego, co jest związane z losem Ukrainy. I tym bardziej teraz jest ten czas, żebyśmy spojrzeli na dzieje i tego państwa, naszego sąsiedniego i nasze współdzieje razem z Ukrainy, z Ukrainą, z Ukraińcami, z ich perspektywy i ich głosem. I chciałbym cię na początku, Oksano, zapytać, wracając właśnie do takiej potrzeby, którą też zdradzasz w swoich esejach, kiedy znalazłaś się w Polsce, a to się tak akurat złożyło, że Oksana przyjechała na promocję tej książki chyba 22 lutego, 23 nawet lutego, w przeddzień dosłownie wybuchu wojny. Ona ukazała się w księgarniach polskich 23. Tak. To taki jakby pech los. Tak. Ale pamiętam ten twój obraz, który przywołujesz, błąkający się w Warszawie gdzieś na Nowym Świecie i widzącej Polaków, nasze życie w Warszawie i czującej, że my nie mamy tej samej opowieści, że twoim pragnieniem byłoby, aby nam więcej powiedzieć o tym, jaka jest ta story, jaka jest ta opowieść
ukraińska, że to są tylko odłamki, porozrzucane fragmenty. I żeby mieć czas, możliwość, żeby to złożyć je do, w całość i taką opowieść budować. Trochę zrobiłaś taki wysiłek w tym tomie esejów, ale one są głównie zebrane, pisane wiele lat wcześniej, niektóre nawet. Jakbyś dzisiaj chciała nam teraz opowiedzieć o tym, czasem to nazywasz 100 lat samotności Ukrainy, 100 lat walki z Imperium Zła, to jakbyś zaczęła tę opowieść? Wiesz co, ja może chyba mam zacząć tu od tego, że od podziękowania za ten krótki filmik, bo naprawdę mnie to uderzyło jakby jako takie te filmowe, wizualne motto do tego, o czym mamy tu rozmawiać. A to właściwie w tych... No tam na końcu już, na finale, kiedy idą z tymi walizkami, tak? Włóczęgi z walizkami, to ja pomyślałam sobie, że to równie dobrze mogła być ekranizacja poematu Sergija Żadana, napisanego w 14 roku, to chyba to Bohdan Zadura tu siedzi i on chyba to musi wiedzieć, czy to jest, podobnie to jest przetłumaczone po polsku, zwitki ty czorna walko ptaszyna zgraje, my kapelany, żyteli miasta, jakiego немає. Ну, якби там діалог, діалог у Чекінежі з капелянем, під час Турего у Чекінежі питає он капеляна, для чого? Для чого так ще стало, що мусимо учекати з попелу в нашого міста ліжанцего, ну, Турего вже дійсно нема. Ну, то було написано десь, ну, ще, ну, в 14-м чи в 15-м, десь втеди. Ну, і то якби ciągle ten motyw, ja nie wiem, czy Żadan wiedział ten, czy Żadan czytał ten poemat Milusza, ale to ciągle jakby taka jest ta nić ciągnąca się, te głosy bardzo różnych poetów i ta nić ciągnąca się przez to stulecie katastrof, o którym piszę. Ja piszę nie o gwiaździe Piolun, ja piszę o planecie Piolun, bo gwiazda u Jana spadła i od niej trzeć wód zgorzkniała, jak pamiętamy, tak? Ja piszę o zgorzknieniu jakby całej naszej cywilizacji współczesnej, raczej o przeczuciu wojny. Ja sobie dopiero teraz, wiesz, i właśnie mam tu skorzystać z tej okazji, żeby po prostu podziękować fundacji za tą no, fantastyczną okazję jakoś w tych czasach, kiedy ja od 23, kiedy wyjeżdżałam z Kijowa, wylatywałam z Kijowa na 3 dni, no tak, na 3 dni promotury, no do Warszawy, no dobrze, tam lista, ile tam, kilkanaście, 14 lub 15 wywiadów zaplanowanych w ciągu tych 3 dni, 2 spotkania, więc dobrze, więc laptopa zostawiam, bo nie będę miała czasu go otworzyć, wystarczy mi smartfona, tak, no i co tam, 2 sukienki, no hand luggage, przepraszam, tak, no to znaczy bagaż podręczny, tak. No i z tą maleńką walizką i z smartfonem, z 2 sukienkami, jakby 24 ja okazała się tym jakby pisarką w powietrzu,
А przecież no, laptop to archiwum i no, no, nie trzeba wyjaśniać, tak? Dostałam nowego, wkrótce dostałam nowego, a nawet w prezencie, tak? Bo, no, ale, ale to nie o to przecież chodzi, to jednak chodzi o jakieś inne rzeczy, tak? I to jakby to takie wysiedlenie z pamięci nagle okazuje się. Wysiedlenie, wysiedlenie z możliwości pisać, bo nie ma, nie, bo bez archiwum, archiwum, bez biblioteki, trudno jak, no, no co mogę robić, no mogę udzielać wywiadów, tak, no można pisać wiersze, wiersze można zawsze pisać, wiersze można pisać w więzieniu, wiersze można pisać w powietrzu, w drodze, na lotnisku, no, no bo ja wiem, to znaczy, no to jest najbardziej, jakby poezja jest takim najbardziej dynamicznym, najmniej wymagającym luksusów gatunkiem literackim, tak? Najbardziej demokratycznym także pod tym względem. To powieść to już taki gatunek, no tak już spańska trochę, tak? To jest, trzeba trochę, no każda literatura narodowa na powieść musi już jakby trochę sobie zapracować, tak? Trochę zapracować, żeby no, to jak budowanie domu, tak? To ma być społeczeństwo obywatelskie, to ma być, no dobrze, no jakby. A tu okazuje się, że ta jakby w tych czasach, no, no kiedy, kiedy to całe takie rozerwane te, te trzy miesiące, a w ciągu tego miesiąca, no już niemal miesiąca, w ciągu którego tu jestem i piszę jak zapamiętana, bo mam oddać, za tydzień mam oddać rękopis do wydawcy, do tłumaczenia jeszcze w dodatku, bo to nie dla ukraińskiego wydawcy, bo to też o tej wojnie właściwie, tak, więc, więc ja teraz będę mówiła i o tym jakby, to taki, jestem jakby pośrodku, tak, między tą książką, a tą, która, która tu w Polsce pisze się jako jakby przedłużenie tej planety Piołun. No i ja w tych jakby warunkach, kiedy mogłam jakby tak popatrzeć na w całości, no, spróbować ściągnąć się jakoś tak do kupy, to ja pomyślałam, że cholera, no okazuje się, że ja chyba od 20 lat, jeżeli tak zastanowić się nad tym, to ja piszę o wojnie. Ja piszę o wojnie, ja piszę jak ta, no, no ja... Ja uprzedzam, ja przestrzegam, przecież ta planeta Piołun, no teraz mówią także, mówią mi teraz także, ta książka jakby pomogła konteksty zrozumieć, lepiej zrozumieć tą wojnę, bo okazała się jakby, no tak bardzo, bardzo aktualną, no, no dobrze. Chociaż chodziło mi o coś innego. I właśnie to, o czym wspomniałeś tam w tej przedmowie, którą pisała specjalnie dla tego zbioru, bo zbiór ja zrobiłam z trzech swoich tomów eseistyki ukraińskiej. Po ukraińsku mam trzy tomy eseistyki, tak, mniej więcej takiej grubości. To ja dokonałam tego wyboru z myślą właściwie o publiczności polskiej, o tym jakby co czytelnikowi polskiemu można wybrać, mogę wybrać dla, no dla jakby lepszego, dla wyjaśnienia tego, co tu się dzieje na tym wschodzie, od czego mnie zawsze jakby, jak zawsze mi drapało tym wschodem, jako tą czapką jedną nakrywającą wszystko, co za wschodnią granicą. I dla mnie to pojęcie wschodu, tak jak go używają Polacy, to zawsze był jakby taki znak odwrócenia plecami. To znaczy gdzieś tam za tą wschodnią granicą zaczyna się jakiś wschód, no i ciągnie się podobnie gdzieś tam do Syberii, do Kamczatki, do Pacyfiku, tak?
Jakiś taki ten ogromny, straszny wschód, z którym jakoś, no oczywiście, że musimy żyć obok, jakoś z tymi dzikimi stepami pełnymi wilków. Tak, mogą być te stepy jakieś tam romantyczne, tak, i coś o tym Sienkiewicz pisał, tak. No, a mogą być wrogie, straszne i jakoś, no jakoś tak, że to trzeba, trzeba jakoś coś z tym robić. No i to taka jakby, mówiąc już tak w terminach studii postkolonialnych, taka orientalizacja, tak. I że to właściwie nie za bardzo się zmieniło nawet po 14 roku, że a tam coś jakiś tam ten a konflikt na Donbasie i no ale jakby tam ну, как бы учихло, учихло, не учихло, конфликт został заморожены, и как бы то уж нас не дотичи. Ну, бо przecież для вielu медіа польських от 24-го зачинаюць, то було как бы так же ревеляцією, що а, то пристали той час, пристали те 8 лет та війна тривала, ага, як би пригапіліш ми єднак цось, так? Ну і я властиві собі помишляла, що та предмова, яку написала, ну так, з мислю, якби таке те моє зазнання в милості культури польській, ну, бо речевище дуже тій культурі завдячам, ну, от дітка, і то було важна, якби, частина моєї, ну, на кшталтування моєї сильветки інтелектуальної, то, що могла читати, то, що доставались ми через цей коритаж польський з культури святової, і очевидно, якби те вінжі з культуром польським, які допомагали, кедись питано мені через один польський інтелектуаліст, під час знайомості мені спитав, а скунд пані мови по-польську, ну, повідділам, що то, якби було, ну, в часах мого дитинства, там, під час лят 70-х, і кеди була на студіях 80-х, то була така мода вшруд інтелектуалістів українських, так, якби така антидота на російськость. Он повідділ так бардзо довчіпні, ну, то так, якби джумен лечить холером, бо пшечеш ми вам так же не за бардзо добре попісалі чмоті. Ну, я повідділа, ну, прошим пана, але пшечівку джумі, чи то там холеже, і уж били чмі отщепені, вінц єднак випрашам собі кохам польську культуру, не дуже їй завдяки. І так є, але та предмова і той перший, чонгле, я хіба мам то припрошити, не перериваш мі, а я мам панства припрошити, чи радше справедливіть, що, якщо хтось не слышав, як мовим, може навіть не читав ще, як пишем, то я мовим так, як пишем. То значить, те єстем ноторична з тих довгих здань критиці України. Крив нав'язі часто так, там щось доповідаєш, дигресії. І так, критиці українські, то не мають такий термін, то вже не, без іронії є уживане здання Забужковське. Так. Ну і те Забужковське здання, так, з дегресіями, з нав'ясами, там, триваюнце, чонгнонце, ще, може, строне, може, полтори, може, дві, ну, ну, але те всі нав'яси, ну, я пам'ятам, що мені спитали ще, я пам'ятам, де я пензем, де я довжим, в яким керунку, так? Więc ja z góry przepraszam za te wszystkie nawiasy, to było tu już dużo tych nawiasów, jeżeli śledziliście, tak. I właściwie wracając do tego tematu, do tego dość bolesnego mego spaceru po Warszawie w maju 14-go, ну, властиві, ну, властиві, коли то таке було
почуття, ну таке трохи метафізичне, я ту властиво то описую, от того так książka, от того цілий помисел тієї książki, якби для читальника, того збору для читальника польського зачався. Я втеди мялам почуття, я шлам по тій Варшаві, патшунц, якби... Боже, я зараз вспомінам і мам дрещче. Віж, допєро парень дні тему я зналязлам для того слова. То єст почуття народжін війни. Війна яко... Ну, не вем, ну, цось в родзаю, ну, не вем, живе істоти. Якийсь, ну, цось, так? Війна то єст цось. Розвіяюнце ще, так? І то було там, втеди, патшонц на тому виставу фотографічну, так, з 34-го, то був останній такий рок. І так попросту, як чос от того здання, і патшонц доокола, мой Боже, те люди ще ніц не відзу. І то таке почуття попросту, стоянц там на тим новим світі, і те люди вокул, то не для того, що у мене юж там на Донбасі, там юж є армія російська, вони юж стріляють до настолятків, ношонцих в стонжечки небесько-жулте українське, і так, то юж є, не для того, що то в моїм краю є війна. Попросту війна, колейна, святова війна, юж прийшла на свят. То такі, ну не вім, якісь такі, ну десь там, мендзи планетами, десь в тей гвяздзістей пшестженні, юж те монструозне, тиранозаурычне немовлен, вже ще наглос. А ту люди ще не слышу, ще не мають поєнча, що юж оно ще уродило і далі бенде тільки росло. Віж, і повідали, що те сеєно написане вчешні, так, написане вчешні, але якби написане, кеди ще якби та війна була... Ну, було в приготуванні, так, я ще подобні, ну, я не вім, то так, гдибання, чи могла та війна зостать забортована? Ні, абортована в літах 90-х. Чи можна було зробити імперіум російський аборції в літах 90-х, щоб не уродила тей війни? Ну так уж, мовянц на целего, так, барзо сплащаюнц, так? Очевидно, що то гдибання, що ще кедись потім по 10 лятах історици бендом розважали на тен тема, так як зараз розважають о варунках постання там першої війни світової, другої війни світової, так? Але якби то почуть... То почуття, ну, окрешлення, то почуття, ну, називання тих речей, ну, вказування пальцем, що ото єст, оно єст, то єст, ну, якби і пруба то упшитомніч, пруба то назвач, пруба якось, ну, острич, ну, не вім, ну, то чонгля література то робі от часу, першим поетом не був Омер, першим поетком була Касандра. Там вжищонця там на тій скайській брамі, так, може то вогулі, може властиві то єй ламентації, так, то були тими першими поематами,
Ну, а Омер потім вже якби то записав, так? І властиві, ну, література чонглі стара ще, якби, щось такого упшедзати, очим, що стрегати, тільки вже ти завжди робиш, так, якби, ну, не завжди свідомі і нігде не трафя целю, бо нігде ще нікого ні пред чим не пристрегліщми, так? Війни чонглі появляються, розвіяються, умираю, і він то така вєш длуга відповідь на твоє питання, що би зараз, ну як би зараз, що би зараз зробила з тим тематом. Ну, а юж подобні, то, ну це зараз можна, це юж зараз робить з тим тематом, коли юж сталося. Сталося. Література, однак, завжди ма дочинення, коли пишуть о якольвек віддаленій пшешлощі, завжди пише о пшишлощі, завжди конструє цось якесь, Цось чого нема, так? І якби відповідь властиві існіє в літературі українській, написана через може найвибітнейшу кобєту драматуршкен, так, драматуршкен, так, в цілій літературі європейській 20-го віку, тільки не знаний так, як того заслугівала, бо була українка, а то через лечі українки, ктурий драмат Касандра, я не устанє полецам всім режисером в Варшаві поліцалам велю до виставлення, тільки що він не є притлумачений, ну, по-польську поправні, то зостало написане в 1909 року, абсолютно не зрозумяне через родаків, якби драмат з життя античного, так, драмат на темат Іліади, подчас, коли в ґрунті речі, то, ну, то їй драмат, як у інтелектуалістки тей Belle Époque, ктура мяла то пшечуче і то відач з її лістів, писаних в тим окресі. Вона дуже подружувала і була якби, ну, в контакті з найліпшими інтелектуалістами Європи тієї епохи. І якби то почуче, я то дуже добре розумію. Зараз я то дуже розумію, бо по 100 літах то якби таке, ну, дежавю, вєш, якби така повторка. То пшечуче війни святової. Бо вона умерла в 13-му року, в лечі 13-го року, мала гружліці, як, ну, дуже такий манновський тен вонтик, так? І вона мала те всістке, якби то дащі відчитати з її драмату в тих останніх лят, то попросту цілий час пруба, ну, язиком культури святової, язиком тей, ну, мітології європейській, чонгле остшегач, якось, ну, в 12-му року, коли юж війни турецько-балканські юж розгривали ще, як така прелюдія до великої війни, ктурий джіч не зауважами, нав'язаємо мовим стеж, так? Війна нігде не роді ще так попросту на тих міст з єднего стшалу в Сараєво, ні. Пшетим, ну, 2 лята пшетим Леся Українка подружує до Єгипту з Одеси, до Олександрії з татком, і тієї реляції з тих портів зі Смірни
и те уцікінежі християнські, які боялися жежі, і як не випущано їх там з порту, як вони цілий час там на статку спенджили. І як видач там, як той порт вигляда шаро-зелений, бо цілий є певен війська. То уж єст ту, та війна уж єст ту. Но і їй Касандра, яка в чонгу п'ячу актів старащен якось то упреджіч, старащен острегач, старащен, дуже там вонтку. Профілі, якби, юж політиків зупевне вспулчесних, маніпулюйонцих опініо сполечну для вигоди ту і тераз, і не мишлюнце о тим, цо там бенже потім. То попросту, препрашам, то можна вшистко зробіч тераз, то можна награч тен драмат з тими, не вім, з тими хроніками з візиту Макрона і Драги до Зеленського, і то бенджі, і попросту десь там те глоси в тилі з того драмату влончить, щоб актори то рецитували, і то бенджі, акурат супер. І на конець єднак, добре, з коня троянського єднак вибираємся, так, виходзум, і пожар, і троя плине, і всістко єст так, як вона мовила, і їй тен антагоніста, їй брат, тен ближняк, який єст... Который удає веща, который только удає веща, але уме то робичи, и старащен ей показать, что то он властиве ту есть важнейший, а она ему доперо пришкадзе. Кеди уж го звязанего с тими ренками скренцоними пронтем, также жуцаю там до того гурту єнців, і он їй мові радій Касандро, ти перемогла. Черщен Касандро звичинжилась. Вона мові, ні, ти звичинжилась, забілиш мені тим словом, а я уже не мав ніц до повідзення. І там те фіналі, кеди є Агамемнон забіра юж, як у невольниці, ні старащен там є, якби од нею слышать якісь там прогнози на пришлость для себе, і вона одмавя і мові, що не всістко юж, застало повідзоне, так. То мені венцей, якби та цалость, віж, то це припомняла собі, як відповідь, що Co ještě možná povědět o té vojně, kde o té vojně, kde ona už rozgřívá se, tak? То уж попросту, стать і коментувати, що можуть зробити дженнікажі. Co може зробити писач в огулі в тих часах, якби. Можеш лечити за язиком, я старамся то зробити, бо пречеш, якби, називання речі... поправне називання, то теж єднак функція писажі, так? То є наша компетенція, і єдна річ, коли мовіші властиві, якби тераз проводжіме тому дискусію в українських чечі сполечних, що якби чонгле робіше акцент на то, що Росія удержав в об'єкти цивільні, а пшеті ж там не було ніц військового. Холера ясна, так якби вона мала право удержать до об'єкту військових на терені обцего панства, так? А тен дискурс юж прийомщин.
Już to jakby jest, już tego Zieleński używa, no on apeluje oczywiście do Zachodu o uznanie Rosji krajem, państwem terrorystycznym, tak? Ale no przepraszam, z zasady jakby okazuje się, że nie mamy odpowiednika, nie mamy terminu do dziś odpowiedniego do tego unjustified war, unjustified attack, nieusprawiedliwiony atak. Atak nieusprawiedliwiony, atak po prostu, no zbójski, tak? No po prostu zbójski atak, burglary, tak to po angielsku się nazywa, tak? No i a ciągle mówi się jakby, no jak to nazwać, tak? Wojna, no oczywiście, że wojna, tak? Ale no jakiego rodzaju ta wojna, tak? I jak ją umieścić, a od tego jak to nazywa się, dobrze, a tu jeszcze ten 14 rok. A w 14 to jakby nie wojna, to jakby konflikt, bo Rosja jeszcze starała się to wtedy przedstawić jako wojnę domową. To znaczy wojną domową, bo zostawała się gdzieś tam, no jakby Putin ciągle mówił o żołnierzach rosyjskich w Donbasie, ich tam nie. Ich tam nie ma, tak? No i proszę bardzo, jakby, no dobrze, nie udało się jakby to rozgrzeć, sprowokować do stopnia wojny domowej, chociaż starania w ciągu poprzedniego dziesięciolecia były ogromne. Ja jestem przekonana, że cały czas w ciągu tego dziesięciolecia słyszeliście o tym, jaka ta Ukraina jest podzielona i jak ta część zachodnia mówiąca po ukraińsku dąży do Europy, a część wschodnia, mówiąca po rosyjsku, dąży do Rosji, że oczywiście, no wynik logiczny jakby z tego, że oczywiście tak różne dwie części nie mogą istnieć w jednym kraju i że ten kraj wkrótce się rozpadnie, to jakby ta narracja, przepraszam, która zostawała sprzedana, no naprawdę rosyjska propagandowa, ta, która zostawała sprzedana w ciągu całego dziesięciolecia. Bądź na eksport, to znaczy dla Europy w przygotowywaniu opinii publicznej do rozbiorów Ukrainy, bądź w Ukrainie jakby, żeby też tą zakłócenie i wojną domową i na kogo głosowaliście, na Janukowicza czy na Tymoszenkę i jakby ta próba jakby tego rozdarcia kraju od wewnątrz, która nie udała się, bo w 14 roku okazuje się, że całe te jakby 8 obwodów, które już były przeznaczone przez Putina dla tej rzekomej Noworosji, która ma złączyć się z Federacją Rosyjską, a tu nagle okazuje się, że we wszystkich miastach ludzie wychodzą z żółto-niebieskimi flagami i że po prostu no walczą przeciwko tym przybyszom rosyjskim, tak? No i dobrze, wtedy nie udało się, a więc to ta sama wojna, tak? Trwająca w ciągu 8 lat, no wtedy jak ją nazwiemy, tak? Jak to będzie wyglądało, jak to, okazuje się, że to takie zawikłane i okazuje się jakby, że nie ma, że ciągle jest używane te pełnomasztabne wtorgnienia, jak to będzie po polsku, pełno... Nie, to no inwazja pełno, jak to? Pełnowymiarowa, tak? Tak, inwazja pełnowymiarowa. I to jest już używane po prostu, no tak, na całego w rozmowie, bo po prostu, no jakby nie ma, no najbardziej kompromisowo, tak? Jakby przedtem była inwazja częściowa, dobrze lokalna, dobrze Krym, no Donbas, te dwa obwody, tak? No teraz już jest tak, no dobrze, pełnowymiarowa, to znaczy i z powietrza także, to powietrza niby w 14 nie było, no ale w Donbasie było, przepraszam, no coś tam, no te obstrzeliwania i przepraszam, no jakby ten samolot, nie na taką skalę, oczywiście nie na taką skalę. No i w końcu topniemy
якби в тих словах, які якби звеличають огульну ілощ обленду, так? То страшні під тим взглядом, я не знаю, чи кожна війна так кламе, як та кламе. Та війна є війну, ну, угрунтованим в дужим стопню. Для чого мені не поправиш? Можна так повідати, що угрунтованим? Угрунтованим, дуже так? Добре. Так? Так? А, дякую. Mm-hmm. А то значить не поправиш для того, що не робимо бленду? Якби щось бленду, чи поправиш? Добре, дякую. Що попросту є угрунтована на клямстві, якби з засади. І те, якби те множонце ще, венц, то є якби те новотвор, то є та онкологія згоршення чи згоршкненча, о ктурий пішем влащиві в тим титуловим есею, в тим есею, ктурий дал титул цілої книжці «Планета Пеолун». Та множонце ще те новотвор того кламства, новотвор закламання, і в ктурий в кінцу стає ще новотворим обленду. Якби дуже ружних, дуже нових тих тважі зла, які сум зараз до отчитання пшез літератури. І то подобні, ну тим література бенде мусяла ще займовати, хоча ж, холера, я не хочу тим ще займовати. Powiedziałaś, że piszesz od 20 lat o wojnie, że to jest to, co odkryłaś tak naprawdę teraz. Ta cała twoja opowieść z wszystkimi dygresjami, która tak nam pomaga jakby wejść w to rozumienie wojny, która się rzeczywiście, no Miłosz powiedziałby, innego końca świata nie będzie, prawda? Wciska właśnie wszystkimi szparami, a nie od wielkiego dzwona jednym wydarzeniem. Ja pamiętam, jak pisałaś, bo chciałbym, żebyśmy podążyli tym tropem wskazywania tych powodów, dla których ona, wojna, może się panoszyć, rozwijać, toczyć, ten rak może dokonywać ciągłych przerzutów. Z jednej strony powiedziałaś o sprawach językowych, tego, jakiego języka się do tego używa. Że to jest język, który zamawzuje prawdę właśnie. Wydawałoby się niewinne sformułowania, które potem wypaczają prawdę czy rzeczywistość. I to jest jeden rzeczywiście z takich chwytów propagandy, która próbuje zmylić trop prawdy w tym wszystkim. Pamiętam też z twojej książki, jak odkrywałaś po latach, bo myślę też teraz o Swietłanie Aleksijewicz, i jej książce o Czernobylu, którą przetłumaczyłaś na ukraiński i że w posłowie do już kolejnego wydania ukraińskiego zdradzasz właśnie swoje doświadczenie, że powoli odkryłaś dopiero, jak często słowo wojna pojawia się u Aleksijewicz i że jakby zrozumiałaś, że ona już dotyka tego DNA wojny, dlaczego ten rak może się plenić, żeby wojna, zresztą notabene podtytuł jej książki to są kroniki przyszłości, prawda, że ona pisze jakby, czy pisząc o Czarnobylu zapowiada przyszłość tego, co nas czeka i że to DNA siedzi również w tym, że trzeba stworzyć specjalnego człowieka, nazywasz go niedojrzałym, infantylnym, taki, który ma mózg wyprany, który jest zależny w całości, nawet jeżeli już widzi nadchodzącą realną katastrofę, tak jak my możemy ją zobaczyć teraz mniej czy więcej, to i tak ma nadzieję, że władza mu to rozwiąże ten problem, prawda? Czy go zabezpieczy, czy ocali, czy staną się jakieś zewnętrzne wobec niego warunki ze strony władzy, które go z tego zwolnią. I tu jest kolejny jakby rdzeń twojej refleksji, co dla mnie jest bardzo ważne, bo to jest rzadko się spotyka, że ty piszesz to jako humanistka, ty piszesz to jako człowiek, który troszczy się o tą katastrofę również od strony duchowej, od strony zapaści duchowej
człowieka. I że w tym szukasz, przezwyciężeniu tego, szukasz antidotum na zmierzenie się z szerzeniem się, prawda, tej choroby czy tego raka. Mówię dlatego, że to jest dosyć wyjątkowe, bo ja często mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że humaniści, ludzie kultury, jak zaczynają mówić o takich sprawach jak wojna, konflikty i tak dalej, gdzie wchodzą w grę armie, wojska, strategie militarne, ekonomia, gospodarka, to jakby przyjmują ten język, wycofując się ze swojej pozycji humanistów, bo im się wydaje, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, że kaliber prawdziwy to jest kaliber, który ma minister obrony w rządzie, albo minister spraw zagranicznych, albo minister gospodarki. A co się liczy minister kultury czy edukacji? Co ma w ogóle do tego? Jak ja idę do rządu, mam bardzo wielu swoich przyjaciół, wiesz, humanistów, którzy jak poszli do polityki, jak poszli do rządu, nie tylko w Polsce, to pierwsze co chcieli, to zostać ministrem obrony. Albo spraw zagranicznych, jakby się wstydzili swojego backgroundu humanistycznego, bo to w obliczu czegoś takiego jak wojna, jakie to w ogóle ma znaczenie? Dosłownie parę dni temu przeczytałem wywiad, zresztą z bardzo szanowanym przeze mnie przyjacielsko Stefanem Chwinem, który właśnie taki ton przybrał, ale liczy się tylko, kto ma więcej czołgów, tak? Liczy się w świecie, liczy się tylko Goliat, bo Goliat zawsze wygrywa z Dawidem. Znaczy w jednym i w drugim moim przekonaniu nie jest kłamliwe, prawda? Bo nigdy Goliat tak na długą metę z Dawidem nie wygrał. Tak samo jak nie chodzi o to, moim zdaniem, że oczywiście, że sprawa ilości czołgów jest ważna, ale większym problemem dla Zachodu jest to, że on nie może użyć tych czołgów. To znaczy, że coś powstrzymuje w użyciu tych czołgów, że ten agresor wie, że on może w każdej chwili użyć ile chce czołgów i on ma do tego dyktaturę i do tego swój reżim, że mu pozwoli w każdej chwili te czołgi wprowadzić do gry. Natomiast Zachód jest w innej sytuacji, może mieć ich więcej, ale ma procedury, ma kulturę, ma różne inne przekonania i wartości, które jakby nie pozwalają mu czasem, blokują go we wprowadzeniu tego, więc w tym zapleczu również tej niemożności jakby zareagowania na tą sytuację jest kultura, nie tylko strategie militarne. Czy to nie jest nasz jakiś problem tutaj? Słuchaj, ja mam... Ja z tego powodu, ile mamy czasu, bo ja mogę mówić nieskończoność na ten temat. Nie, naprawdę, no to będziesz mnie przerywał. Bo to absolutnie fascynujący temat i ja mogę mówić tu naprawdę, no, mogę udzielić, ilekolwiek oby był czas, bardzo optymistycznych relacji. To właściwie, no dlaczego dużo piszę o Ukrainie? No nie dlatego, że najlepiej ją znam, to jakby normalnie dla każdego pisarza, jakby pisać o rzeczach egzystencjalnych, używając tego materiału, który jest pod ręką i który najlepiej się zna, tak? Ale ja tak myślę sobie, no też nie od razu jakby do tego doszłam, że tak naprawdę to po prostu miałam szczęście. Miałam szczęście z tym, zawsze mówiłam, że miałam szczęście, że jestem kobietą i mogę pisać o kobietach ze znaniem sprawy, tak? Z wiedzą. Bo nawet gdyby byłam mężczyzną, to interesowaliby mnie więcej jako podmiot literacki, bo są mniej zbadane, tak, aniżeli mężczyźni kulturowo w historii, po prostu w literaturze, w historii literatury. No i to samo mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach ukraińskich. Co mnie fascynuje, wiesz, teraz we wszystkich tych doświadczeniach, fascynuje mnie to, co widać no, w Ukrainie natychmiast. I czego Stefan Chwin może nie wiedzieć, że chce być jakby, nie widzieć, tak? Bo lepiej jakby być od razu ministrem obrony. Nie.
Musiał by chcieć zostać ministrem edukacji. Tak. Edukacji, bo nawet z czołgami, i to widać teraz w Ukrainie, nawet z czołgami może jednak decydować ta głowa, która wydaje rozkaz o czołgach, a nawet ta, która siedzi w czołgach. I jest jeden filmik, ja go nie znajdę, a to byłoby fajnie pokazać po prostu tu teraz Państwu. Ale jeżeli kogoś to interesuje, to można znaleźć, może to nawet było gdzieś na polskiej telewizji, bo w tych pierwszych dniach to było bardzo popularne. Курюківка, то обвод Черніговський, і то в тій Курюківці вийшли меншчижні і одігнали чолги. Безбронні, так. То направді я розумію, що то атак психічний. Але для того, щоб той атак психічний, і то попросту хтось з тих меншчин то нагривав на фільмік, і то відач, і він там коментує, він там в тле коментує, танки їдуть заднім ходом, якби танки, чолги вратаються, ну не вратаються, а вони поїхали, як то, попросту, ну, встеч, ага. Танки йдуть встеч, Курюківська громада, ну, сполеч громада, то таке слово, як то? Сполечність. Сполеченство, так. Курюківське сполеченство не допустило їх до Курюковки. Так. Ну, весь містечко, ну, не пустило, попросту сходом, ну, можна собі виобразити того жовніжа російського, так, сідзонцего в тим чолгу. Который есть снайпер, пшестрашонный, который не за бардзо розуміє, як би, ну, поведзеному подобне, же то єден народ, і же ту бендонго, ну, дзішай бенджі в Києві, люб ютро бенджі в Києві, так. А ту нагле, з мгли появяюще дзішентки, потім сетки тих чемних сильветек людських, і те сильветки йдуть, те люди, появляються знікунд, якби йдуть напшуд і робиться їх вінцей, і вінцей, і вінцей, і вони йдуть напшуд, вцалі не з квітами, і в обулі щось зупевнення незрозумілого, і починають кшичить там, якби вони щось теж там, ну, встеч, фашич, чи щось там вони кшичили. І то попросту таке, ну, такий націск тен моральний на того абсолютно дезорієнтованого жовніжа, ну, що він попросту цофащен, а єден чолк цофнувщен, і цофащен, якби цала та єдностка. Ну, і не було їх в тій Курюковці, і то єднак о чимсь мові, так? Якби то єднак є таке, ну, не вим, таке бардзо остентаційне, таке, ну, візуальне одегране, якби то зеткненче ружних, ну, і не вим, пожьомов цивілізаційних, так? Кіде з єдної сторони мами чолги, з другої сторони мами чоловіка. Люди, так? Тільки для того, щоб те люди могли якби з'єдночити чим в сполеченство, яке може вийти безбронним пшечівко чолгом обцим, чуючи за собою хілен і право, то потребує, припрашав, ну, лят едукації і добрих ксьонжек, так, з засади, і добрих пісажей, і в огулі, ну, дуже потребує. То потребує культури, так. То потребує певного пожьому культури, на котором люди єдночуся до того стопня. І то єдна ілюстрація.
inną, no jakby w przeciwieństwie do tego, że humaniści nic nie mogą, nie wszystko decydują, czołgi nie, 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 nie. Nie decydują i to widać nawet no, na poziomie już wojny, gdzie jest strategia, gdzie jest rozliczenie, gdzie nasi wygrywają, no czasami cofają się, tam widać po prostu szczędząc, bo nasi szczędzą, oszczędzają, oszczędzają życia swoich żołnierzy, tak? A Rosjanie nie. Rosjanie ich używają po prostu no, jako tego mięsa. Tak. I jak te strategie, jak te, no jak tam pracuje intelekt, jak tam pracuje to uratowanie, jak wyciągają, mój Boże, to tyle tych historii, jak widać, że z jednej strony bije się to jakby tętno walki o życie, a z drugiej strony to jest po prostu, no, są po prostu tempo czołgi, tak? Czołgi, które, no tak, po co tam pojechali, a po co pojechali, albo nie mają nic innego robić w domu, tak? Albo tu im będą płacić i to jeden, jedyny dostępny lift, lift społeczny na całych obszarach tego kraju, który do dziś jest uważany jakby za wielki, podczas gdy w rzeczywistości od zewnątrz widzialny, widoczna jest to, co tam, te showcase Moskwy i Sankt-Petersburga, tak? I wszyscy robimy tą złą projekcję, jakby wyobrażamy sobie, że ponieważ byliśmy w Moskwie, no to znamy Rosję. Nie znamy Rosji, nie znamy Rosji. Ten kraj wciąż jest jakby niezaopatrzony, niezamieszkany, bardzo jakby luźnie, rzadko zamieszkany. Zamieszkany, dobrze, tak? Dobrze mówisz. Mhm. Więc jakby to strasznie zaniedbany kraj. Ogromnie zaniedbany kraj. I mówić jakby o tym, że czołgi wszystko decydują. Nie decydują. A jeszcze kiedyś z tobą mówiliśmy o tym w Łódzku, ja to pamiętam, tak? Jakby też narzekaliśmy, gdzie zrobiliśmy omyłkę, no mówiąc tak w ogóle, jakby o naszej generacji intelektualistów centralnej wschodniej Europy, tak? No i dla mnie tak było takie trochę uderzające, bo myśmy od lat patrzyliśmy w Ukrainie na Polskę, no z takim, no jak na wzór, tak, jak na kraj, który, u którego mamy czego się pouczyć, tak, i wzorując się na przykładzie polskim, a Polacy to odrobili, a Polacy tą lekcję odrobili, Potem okazuje się, że Polacy patrzą, Polacy uważają, że Niemcy jakieś lekcje odrobili. Potem okazuje się podczas tej wojny, że Niemcy nic nie odrobili. Tak? I w końcu jakby mniej więcej dochodzimy wszyscy do tego wniosku, do którego doszliśmy z tobą. W 18 to było roku, czy w 19, już nie przypominam sobie, tak? Ale podczas tego bardzo fajnego zresztą festiwalu w Łódzku, że no przegapiliśmy edukację, przegapiliśmy właściwie reformę edukacyjną, która gdyby, znów gdybym, tak? Gdyby w latach 90. jakby myśleliśmy więcej o tym, co jest w tych głowach, niż o gospodarce, bo jednak dlatego, żeby ta gospodarka została uprawiana rozsądnie i z powodzeniem, to najpierw te głowy mają być przygotowane, to tak jak z tymi czołgami, tak? Jaka ta głowa tam siedzi w tym czołgu. To może jednak lepiej by było i uniknęlibyśmy wielu z tych problemów, które teraz
muszą być rozwiązane już czołgami i armatami do cholery i ludzką krwią. Bo to jest wielka sprawa, wiesz, w tym budowaniu głosu swojego i ukraińskiej historii opowieści, że no nie odstawiasz, pisząc o wojnie, prawda, bo to też jest ważne. Często się mówi nawet tak, nie wiem, czy w ukraińskim też macie, kiedy grzmią działa, milkną muzy, prawda? To znaczy, że znaczy się, że. No to francuskie, to jest francuskie pewnie. Ale to mocno siedzi, prawda? I wtedy właściwie wszystko inne wydaje się mało ważne. Natomiast w dużej mierze, w moim odczuciu, to jest wojna kulturowa, ta, która się toczy w Ukrainie. Nie, w jednym sensie zniszczenia w ogóle kultury ukraińskiej, duchowości ukraińskiej, języka ukraińskiego, spalenia książek, zanegowania istnienia kulturowej tożsamości ukraińskiej i tak dalej. Ale z drugiej strony, i to, o to chcecie jeszcze na koniec, Oksano, spytać, zanim państwu bym oddał głos, jest jeszcze, wiesz, bo ten Putin to jest armia militarna, ale to jest putinizm też, czyli to jest pewien rodzaj ideologii, który wchodzi teraz w postaci wojny w Ukrainie, ale wchodzi do różnych naszych krajów, świata zachodniego, swoimi kanałami, bo ma pewne punkty styczne, pewne choroby, ten rak ma przerzuty w naszym świecie również, gdzie łatwy jest konsensus między światem Putina a zachodnim. I jednym z takich aspektów wydaje mi się taka linia podziału, którą żeśmy ostro na zachodzie zarysowali, między, z grecka mówiąc, dobrem a pięknem. To znaczy, że mogą te rzeczy istnieć oddzielnie. To znaczy, że może istnieć sfera estetyczna, sfera kultury, która jest apolityczna i jest w ogóle, rządzi się swoimi prawami. I to nie ma nic wspólnego ze sferą moralną, postaw, tego jak się zachowujemy w życiu, czy ktoś jest poplecznikiem ludobójcy, czy nie, to jest jego prywatna sprawa, on jest dobry pisarz albo świetna śpiewaczka i to jest jedno oczywiście z haseł ruskiego miru, prawda, właśnie apolityczność kultury. To bardzo toksyczny pomysł. Tak, ale my, wiesz, to rezonuje też z pewnymi, z tym, co się na Zachodzie też wydarzyło, więc to dlatego wydaje mi się, to tak łatwo może wchodzić, to fajnie się sprzedaje, to no łatwo się sprzedaje, bo to jest kuszące. A Ukraina, Ukraińcy, tacy pisarze jak ty, jesteście teraz bardzo często oskarżani, że nie rozumiecie tego, że domagacie się, że stawiacie jakieś wyzwania moralne przed twórcami, że nie chcecie z nimi uczestniczyć, być na scenie wspólnie, że nie chcecie prowadzić dialogu. Jak to odbierasz, powiedz, bo to wydaje mi się jest ważna kwestia, z którą musimy się zmierzyć, bo tym idzie też wojna, tym tropem. No jakby to jeszcze wcześniej, słuchaj, to taka próba. No przecież nie zapominajmy bardzo ważnej rzeczy. Putin jest KGB-istą. I no właściwie jakby cały ten imperium zbudowany nie przez niego wcześniej, ale imperium, który go wysadził tam na górę, to imperium KGB-stowskie, jakby władza FSB w tej strukturze, to właściwie no, zachowana ciągłość od 18 roku, od towarzysza Dzierżyńskiego, tak i dalej. I to zostało bez zmiany tam. Czy istnieje ten sojusz sowiecki, czy nie istnieje, ale ciągłość jakby tej instytucji została zachowana, tak? A nawet po upadku Związku Sowieckiego to lepiej się poczuła niż przedtem, bo strasznie nie lubili, właściwie nienawidzili Chruszczowa, który naprawdę wziął te organy, jak oni siebie nazywają, pod kontrolę partyjną.
і мусили якісь там складати те рапорти до комітету центрального партії комуністичної, дякуючи чому, навязом мовленс, дуже документів оцаляло, бо коли КГБ в 90-му року паліло архіви, по цілому Зв'язку Совєтським паліло архіви, то єднак в тих архівах партійних якісь те копії скруцоне, ну скруцоне очевидно, але єднак копії оцаляли, вінц. А якби не то, то як то була би якби заглада, комплетна заглада пам'яті культурової, вінц, якби то... Те речі також са дуже, дуже цікаві в тій, бо то дуже оруеловська, якби та сала історія. І то купування, ну то кушення, то таке, ну я то називам так, як то в ґрунті речі перший був хіба Пітер Померанцев, ну британський той публіцист, який займається аналізом медіа і маніпуляції, який працював в Росії. Якісь там 7-8 лет, як одженікаш. Ну і він повідав, що Путін осягнув сукцесу, може, найвеншого в історії КГБ, удало мусив звербовувати цілий край, маючи на мислі Росії. Так. Ну, але не тільки його край, бо якби та метода, та техніка того звербування, вона мав в собі щось, ну, якесь таке зернко, чогось такого, що предтем в діях культурових мало назву дьябельського кушення, так? Якось зажучить хачек на якісь слабощі, так? Повідьми артисти, пісажі, новогулі, еліти культурове, бардзо любим чучень важними, так. Бардзо любим чучень, ну, запотшебованими, бардзо любим, кеди їх хвалюм, так, кеди їх, ну якось там погласкую, ну і як би то почуть, ну тей важності, надимання тей важності. Ми, Боже, навіть мудрі люди, інтелігентні люди, коли бачиш, як латво, попросту як латво точень спшидає, як латво на точень купує, мой Боже, то несамовіче, направду несамовіче. І ну і я пам'ятаю так зі свого досвідчення, я тому що повідомити, як то виглядало. Як зачиналася, так, була свідком того самобійства еліти російської, співчесної еліти російської. Віджала, як то зачиналася, то ми поза політиком, ми, то значить поза політиком, ну холера. Ну, це є політика. Політика, припрошую, то не є стрефа виспеціалізована, належонця, бонч до, не вім, бонч до Путіна, Шойгу, бонч до Качинського і кого там є ще. Припрошую, то не є клуб замкненти. Політика, то є життя сполечне, життя полісу в античності. То щось такого, що збира люди на агоре, так називаємо видавництва польського. Агора є аналог Майдану, припрошую, так? І то є, ну то є неодвольне, так, люди, які приходили на агоре, люди, збираючися на Майдані, так, коли влада поруша угоди сполечну, так? Він так, то взива, то збира люди, то є політика, і то є політика, яку управляє кожен, а хто не інтересується життям сполечним і не беже удялу в життю сполечним, тен в полісі, так, називається ідіота, так, докладні, ідіота.
Więc mówić jestem poza polityką, no to, to jakieś takie no, no strasznie, jakby no nieprzyzwoicie to brzmi jakby w moim uszu, ale, ale wiedziałam, no wiedziałam jak to się zaczynało tam na Moskwie. I to, był mój, to była moja ostatnia wizyta do tego kraju, wtedy powiedziałam sobie nigdy więcej. To było, mój Boże, dokładnie 20 lat temu. Wiosna 22 roku, to wtedy ukazały się badania terenowe nad ukraińskim seksem po rosyjsku. 2001, w końcu pierwszego, ukazali się zimą, tak. I 22 zaproszono mnie, wiosną 22 zaproszono mnie, tak, 2002, tak, dziękuję. Przyjechałam tam do Moskwy, no jakieś takie jakaś taka promocja, no i te różnego rodzaju tam spotkania z czytelnikami i z, jakieś wywiady, coś tam na radio. Ja już wszystkiego nie pamiętam, bo mam burliwe życie i coś takiego, co tam się działo na tej Moskwie 20 lat temu, to, ale ten wypadek, to znaczy, na mojej tej prezentacji występował Andrzej Bitow, teraz już nie żyje, ale wtedy po prostu modlili się tam wszyscy na niego. On został wybrany tym, tym naczelnym prezydentem pen-klubu rosyjskiego. No i w ogóle miał reputację tego, jak w to wpół ironicznie mówiono, wielkiego pisarza ziemi rosyjskiej. To się, WPZR, jak to oni mówili, tak, wielki pisarz ziemi rosyjskiej. No i... No w gruncie rzeczy no, był niezłym pisarzem. Ja pamiętam jeszcze, kiedy jeszcze byłam studentką, to czytaliśmy coś takiego, to było takie, no coś wpół dysydenckiego jakby, no nie zupełnie dysydenckiego, ale jednak, no okej. No ciekawe, tak. I tu Bitow, który jakby rozsypa te komplimenty do mojej powieści i mówię o tym, jak Rosja potrzebuje, jakie to ważne, jakie to wyczucie języka i jak literatura rosyjska potrzebuje, jak ona tęskni za tym lustrem innego języka, jakby to poczucie, to ja po raz pierwszy usłyszałam tą pieśń rosyjskiego kulturowego osamotnienia. I zrobiłam sobie taką tam zarąbkę, aha, to myśmy bez was możemy, a wyście bez nas nie. Okej. No i zaprosił mnie, wziął mnie ze sobą na literacki obiad w Kremlu. W Kremlu dawano dla śmietanki moskiewskiej wtedy miesięcznie, raz na miesiąc, tak. Urządzano takie obiady literaturne. Literackie. No ja nie wiem, czy literackie, bo to nie literackie to dla literatów. A to nie, to nie dla literatów, to dla moskiewskiej śmietanki literaturny obiad. Ja byłam na Czechowskim. Aha. A przedtem był Gogolowski. A przedtem był jeszcze czy Tolstoj. Толстойовські чи coś, no, чи Пушкіновські, то не тільки о патроні ході, то обід приготований ведлук цитатів о тим, що ядом богатеже у того писажа. Єдзом, так. І ведлук якби тих бардзо зложоні добраних, bardzo sztudernie, bardzo mistrzowsko dobranych, to tak naprawdę no, 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 no to badanie, tak?
ułożone menu, ten strawospis, tak? Jadłospis. To już, już zaczynają się ukrainizmy, to już, już trochę za długo mówię, tak? No i obiad, no i zobaczysz, mówi mi Bitow, no bo to od razu tak na ty po rosyjsku, tak na, zobaczysz całą Moskwę. Dobrze. I że to rzeczywiście w Kremlu, to rzeczywiście w jednej z tych jakiegoś tam 15-16 wieku sali z tymi pięknymi, no nie wiem, czy przez Andrzeja Rublowa, czy przez kogoś tam wymalowanymi freskami na ścianach. Stoją te nakryte białymi obrusami, strasznie pyszne te stoły. No pamiętam, że za naszym stołem siedział jeszcze Maksim Szostakowicz, syn Szostakowicza z młodą i ciężarną żoną, no, która miałaby być w wieku jego córki, bo on wtedy miał około 60, ona była jakieś 40 lat od niego młodsza, lub coś takiego, no także ten styl moskiewski, ten trophy wife, tak. Jeszcze ktoś był z filmowców, no nie o to chodzi. No i, no tak, no i bliny z kawiarem, te naleśniki z kawiarem. Byłam dość głodna, zmęczona, więc narzuciłam się na te naleśniki, no i jakby tego mi wystarczyło. Ale proszę Państwa, to była dopiero nawet no, pierwsza przekąska, to przed każdym daniem prowadzący, który wygłaszał ten cytat z Czechowa, z tego opowiadania, zapraszał do słowa kogoś z tych dygnitariuszy siedzących na sali. I te dygnitariusze zaczynali występowania, mówiąc o wielkości i pięknie kulturze rosyjskiej, która nareszcie powraca sobie swój blask i swoje zasłużone miejsce, i która ma jakby cały świat ma zobaczyć, jakie to piękne, jakie to. No, no i tu pojawia się druga przekąska i tu no gdzieś na trzeciej mniej więcej ja załamałam się, bo przepraszam, no to już było żarcie, to po prostu było żarcie, uprzedzając pytania, wszystkich dań było 7. Tylko już mniej więcej do tego 7 zdania, ja nie pamiętam kto tam, już kto tam dotarł, bo wszyscy, no bo to jeszcze pije się, no do każdego dania są tam na lewe, bądź naliweczki, a bądź to, a bądź to, a bądź to. Wszystko absolutnie wybrednie po prostu, no pierwszej klasy i, no ale przepraszam, no to w strasznie złym, moim względem, to wszystko było w strasznie złym guście. Po prostu niesamowicie, ja nie mogłam uwierzyć, że jakby to odbywa się na serio. Wiesz, to takie poczucie, kiedy no siedzisz i jakby patrzysz, no obok siebie, no siedzi obok, a jeszcze ta moja wydawczyni też była z nami. No siedzi ta wydawczyni, która wyglądała na kobietę relatywnie normalną, siedzi, strasznie prawda żałowała za Krymem. Nie mogłam ja zrozumieć, co z tym, co jej szkodzi, że ten Krym jest w Ukrainie i dlaczego nie może tam przyjechać i po co jej to tak boli, ale ona mówiła tak no, z tą szczerością takiej tej moskiewskiej baby jest taki styl zachowania. A naделали делов. No, narobili tych spraw, to znaczy jakby w gruncie rzeczy widać nie bardzo jej się podobało, że ten sojusz został rozwalony, no ale jednak jest jak jest, dobrze. No i tu siedzi ten wielki pisarz ziemi ruskiej, no i jakby
Ну і ти починаєш патрити, а та риторика та взмацнює, і вже цей Максим Шостакович хвитає, подіймує на ноги і вжещи. Так вип'єм же за русскую музику, самую лучшую музику в мірі. Вип'єме за російську музику, найлепшу музику на світі. Ну і старащим злапач взрок, ну попросту, щоб так якось, ну. Так, так. Розумієшся. Так, ну якийсь такий злапач взрок порозуміння. Так. Іронічні. Ну і в якимсь моменті той великий писар Ємі Руський, который также мял своего спича и к моему огромному здумению начал оповядать о своем прадядку чи дядку, я уже не помню, который был действительным статским советником. Я розумію, що в Польщі то не бжмі смішні, бо я поляків також спотикала, які якби щисунші тим якимись гербами дядків. Моїм взглядом то так же, як є страшне злим гуще, бо ну, це з того, що то був дядек люб прадядек, хей, пацече, ну, нема того двору, до которого твій дядек мог належать, ну, не істинно. Не існує того двору, не існує того короля, не існує того монарха. І то якби, ну якийсь інтерес якби археологічний, очевидно, то може мати. Часами це десь там якось в контексті. Ну, але щоб то дорослий чоловік, який має щось єднак ще до повідзення, якби тим щичився, ну то, ну добре, ну окей, ну може, то сон так регули, може кожен ма шичичі, ну і в якимсь моменті, ну якби коли я вже не розумію. І той великий писар Ємі Руський схиляється до мене і мови: а що у себе в Києві такого не маче? І тут мені щека опада. Я розумію, що то на серію. Же чинстую мені якби тим бляском і пишнощу тієї сметанки московської, бо вони вважають, що то властиве, ну якби і є осягнення, холера. І що ти з провінції повинна... Що я мушу попросту ту сидіти і заздрощити, як вони файніші бавим. І то властиві був такий, ну, там, cultural difference, що так повім, як то американі. Як то американі окрешляють. Бо... Навязуем мовенски, кедечто оповядалам в товаристве литератов американских, и одна писарка, ну, не будем подавать на свиска, но мы на сон тодиоза, то есть, как у плетки бенджи, то она поведжала: I wonder why don't they have a Solzhenitsyn dinner? Ну, то реакція нормальна. Нормальна гуманістична реакція, якби чоловіка інтелігентного і викшталценого. Але то страшне, ну, попросту страшний несмак і страшне таке, ну, якесь таке, ну, новоришське в сенсі глемпшим. То значить, люди, які оказалося, ну, направде, що так латво купіч, люди, які сон, ну, направде, ну, якби та шмітанка, москевська, ну, еліти, культурове, і що так направде латво єст їх звабіч,
Po prostu tym blaskiem bogactwa, no nie wiem czym, no tymi siedmioma daniami tych blinów z kawiarem i tych nalewek i czegoś tam jeszcze, no to było naprawdę żałośne. Żałośne, tak. No i właściwie jakby można zrozumieć, dlaczego nie stawili oporu. Nie stawili żadnego oporu, dlaczego ten faszyzm, jak mówi się, nacyzm rosyjski, rosnący na oczach u całego świata w ciągu tych 20 lat, no kiedy już 24 lutego zrobił się widoczny już po prostu, no bezwarunkowo, już jakby nie ma pytań, tak, i nie ma usprawiedliwień. Ale można zrozumieć, dlaczego nie dostał żadnego odporu. Dlaczego nie dostał żadnego odporu w kraju od elit kulturowych, dlaczego oni poszli na to, musi to słowo tu upaść w odpowiedzi na to pytanie, na kolaborację. To po prostu kolaboracja rosyjskich elit kulturowych z reżimem. A każda kolaboracja chce poszerzyć się, bo każdy kolaborant takiego rodzaju, on musi jakby w celach usprawiedliwienia mieć to poczucie, że to wszyscy tak robią. Że to wszyscy tak robią i że to są te pomyleni, powiedzmy, Ukraińcy, którzy mówią coś tam wciąż jeszcze mówią o angażowaniu pisarza czy angażowaniu artysty, no a oni nie, oni sobie są gdzieś tu w jakiejś tej swojej jakby wyobrażonej Ivory Tower i to dlatego, żeby nie musieć sobie szczerze powiedzieć, że są nie w Ivory Tower, tylko w gównie, przepraszam. Wieży z kości słoniowej, tak. Drodzy Państwo, to jest ten moment, w którym możesz się włączyć do tej rozmowy. Jeśli macie pytania czy refleksje, to bardzo proszę. Kto z Was by chciał zapytać Oksanę? Zbyszku, bardzo proszę. Poczekaj, tylko Piotr. No dobrze, już ci daję. Chciałem zapytać panią o tą o bibliotekę. Jaka jest pani biblioteka? Nawiązuje to do wypowiedzi pani Częstych, mówiących, że złą literaturę czytamy. To jest jedno pytanie, bardzo takie krótkie, a drugie zupełnie inne. Wiążąc się z tą panią książką Planeta Piołun, jest tu taki znakomity moim zdaniem szkic na temat Francji. Francji druzgocące, że do Francji. W polskiej literaturze znam tylko jeden taki druzgocąco Francji obraz, to znaczy tak ja znam Andrzeja Babkowskiego, Szkice piórkiem, ale Szkice piórkiem ukazały się w 1957 roku. Pisane zresztą jako dziennik wojenny. Więc to pytanie drugie wiąże się z tym, ma ten kontekst polityczny, to znaczy chodzi o zachowanie w ogóle Francuzów dzisiaj wobec Ukrainy. Mówię o Marconie, bo są takie dziwne, że tak powiem, przynajmniej dla mnie. Jak pani to ocenia w kontekście tego, co pani o tej Francji napisała? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chyba zacznę od drugiego. Wie pan, ja czasami tak, bo ten esej nie został przetłumaczony jeszcze po francusku, no ale w ogóle Francuzi nie za bardzo chętnie, nie za dużo tłumaczą z ukraińskiego i ja nie wiem, kiedy ten esej doczeka się czytelnika francuskiego i recepcji francuskiej, odbioru francuskiego. Ale czasami tak sobie myślałam, bo to już chyba 5 lat temu zostało napisane, tak? To tak czasami sobie myślałam, czy nie wzięłam tak, czy nie przesadziłam, czy nie wzięłam tak zbyt,
za gardło, tak. No i tym razem już to w ciągu tych ostatnich miesięcy to pan Monsieur Macron mi ułatwił sprawę. Ja tak za każdym razem, kiedy tam pojawiają się jakieś kolejne wiadomości o jego wypowiedziach na temat tej wojny, to ja z ulgą sobie mówię, a jednak nie. A jednak dobrze, że napisałam i dobrze, że to zostało przetłumaczone i po polsku, po niemiecku, i więc, nie, więc dobrze, ja swoje zrobiłam. Wie pan, to takie pisarskie poczucie jakby, no jakby oddanie długu, tak? Bo ja mam całą listę, tu takie ciężkie brzemię, tak, dziękuję. Ciężkie brzemię ukraińskiego pisarza, tak, kiedy jednak pracujesz. No faktycznie moja generacja jest pierwszą w kulturze ukraińskiej od jakichś chyba no, dla 20, tak, która ma całkowitą tą swobodę wypowiedzi. A to znaczy, a za nami są te góry milczenia, naprawdę, no, ja trochę tam piszę o tej kulturze milczenia, o tej tradycji milczenia, milczenie w celach przeżycia i jakby to jest taki boleśny temat naprawdę i jakby odziedziczyliśmy dużo rzeczy, zbyt dużo rzeczy, to taka część jakby tej traumy, z ukraińskiej traumy zbiorowej, zbyt dużo rzeczy. W Polacy to rozumieją, bo wy także to macie, tylko Ukraińców to jeszcze no, trzeba jakby to jakby powiększyć jeszcze w rozmiarze, no, sporo powiększyć w rozmiarze w porównywaniu do doświadczeń polskich, tego co niepowiedzone zostało. Jakby wciąż jeszcze walczymy z tym niewypowiedzianym stuleciem i z tymi tematami przemilczanymi, więc jakby ja mam przed sobą to, mam to poczucie, że i o tym nie opowiem, mam jeszcze o tym napisać i o tym napisać i o tym, to jakby jest, mam taką listę w głowie książek, których jeszcze mam napisać, no i to już trochę tak, no w moim już wieku, kiedy człowiek rozumie po 50, człowiek zaczyna rozumieć, że ma poza sobą więcej niestety już niż przed sobą, to znaczy czas już trzeba odliczać nie w rozszerzeniu listy, a w skreślaniu. Tego już nie zrobię i zostawiamy tylko to, co... Więc jakby to poczucie czasami, no, to po prostu ja tak... Nie, że narzekam, ja po prostu tak staram się określić ten kontekst, to taka długa odpowiedź na pana pytanie, jak ja się czuję, więc to poczucie, a jednak dobrze, że dobrze, to zrobione, a to jednak zrobione, to napisałam na ten temat, już nie potrzebuję wypowiadać się z tą Francją. No bo to także o kolaboracji, to także niestety o tym, co ta kolaboracja robi, kiedy ta lekcja nie jest odrobiona, tak? A pierwsze pytanie było u nas o mojej bibliotece. Nie, no to... Jeżeli pan chce ode mnie usłyszeć listę jakby książek. Nie, no wszyscy czytaliśmy złe książki, tak? Bo jakby liczyliśmy na trochę inny świat. Dzieci przygotowywaliśmy, młodszą generację teraz, która u nas teraz poszła na wojnę, tak? Przygotowywaliśmy ich do jakby zupełnie innego świata i to po prostu teraz
то страшно болезненно видеть тих хлопаков, которые скончили там академию Киевскую, Могилянскую, которые мают там 4 языки и которые швидко ориентируются будь там в финансах, в экономике, в тем, в овым, в гуманитаристике и в чем-то еще, и в то всё узброєні, идут охотными там на фронт, и когда кто-то так и гине, то попросту как бы есть то почуче, же то вина моего поколения, же как бы есть такая какая-то война отложена, так, же мы тому войне отдали нашим детям в добрый вяже, же им не придащим, же как бы то целое наше досвідчення, о котором не хотели мы оповядать, бо то досвідчення страху и поніження, то, что внесли мы з тоталитаризму в 20 веку, уже уже им не придащим, так? Ну, то повіжмо мені, коли була мала, то ойчець мені учив, як заховувати, теж вчора я тим мовили ми з Кшишем, ойчець мені учив, як заховувати під час тієї вербовки, так? Це відповідач кагибістові, коли якийсь такий капітан прийде і зачне намавляти, щоб доносилась там на своїх приятелів. І придалося їм в кінці, уж під кінець було того Зв'язку Совєтського, він не коштувало, то мені уж одмовами уж не коштувала кар'єри, в огулі ніць не коштувала, але досвідчення придалося їм. Зараз не учимо, якби, тій частині життя, тій тварі зла, не читаємо тих книжок, не тлумачимо тих книжок, бо подобні то якби нас не дотичі, вважали ми до недавна. Я властиві, вчора й мовили ми о тим з Кшиштофом, мовили ми о тим, мали ми таку розмову, о чим мовили інтелектуалісти, так, що робить з літературою російською, так. Ну і я виміняла одну повість, яку вважам повість російську з 20 віку, яку вважам, може, за останню велику повість літератури російської, і яку, направду, є єдину, яку знам, де богатир вальше пшечівко системові і вигрива. Же єдиностка може виграти пшечівко системові, то є помисл зупевнє не російський, зупевнє не належонці до літератури російської. Але цей фацит був походження ченщово-польського, ченщово-жидовського автор Юрій Домбровський. В кінці зостав за ту повість, яку, бо він сидів в гулягу, спенджив якісь в сумі десь около 20 лет, там 4 рази під час часу сталіновських був. Отим Юрію Домбровським факультет ненужних вещей, виділ непотребних речей. Оказалося, що не є перетлумачена ані по-ангельську, ані по-французьку, а справжилась, так? І та не є перетлумачена. То найлепше, то є його опус магнум, і то є найлепша повість о сталінізмі. От щоротка, якби така, спрепарована, і то направду, то, що є варто, але, прошу дуже, навіть не зостало перетлумачене, мовлячи о бібліотеці. Він, то ході нам не о лісти книжок, тільки о зміни оптики.
по просту о зміни оптики. І то дуже цікавий тема, той, який пан ту підняв. Бо я зараз відзен, бо мами в Україні, я не знаю, чи панство то значить звідомо, чи та ціла стрефа видавнича в Україні у нас остала якби ушкоджена, мені менше було там утрат около 80% для того, що велі друкарні і магазину в книжкових в тим всі магазини головний щечі книжковий є, то були в Харкові. А поневаж Харків зостав збомбардований від перших днів обстрілюваний і додіщ, то в дуже вжилом, в пари видавництв попросту стратило магазини там в Харкові. Решта зробила, як то ще називав у них, релокацієм, принесли ще в західню частину краю, але то взяло трохи. То значить, мені йдеться і в чонгу трьох місяці, то якби ділали тільки видавництво на заході краю. А так то стало так, книжки, все дотичонце книжок, то було паралізоване, опроч версії електронічних, тільки e-books джалали. І зараз, коли щось якби починає повертатися, якби одновечення, ступньово так, крок по кроку, і мій видавця український чонглі хваліще, а спридають, люди купують книжки, українці під час війни купують книжки. Дуже купують книжок і це цікаве, то слідить зміни в заінтересуваннях. Як та оптика зміняється. Як люди на інших юж засадах починають укладати собі бібліотеки. Хітом з продажі зараз, в тим видавництві, в котрим мої книжки указуються, то хітом номер один є «Кобєта в Берліні», мемуар «45-го року», німецької дженікарки Анни Гіллерс, яка пережила те гвалти масової армії Червоної. Він юж мушен знавять наклад, робіть додрук, бо всістко зостало по Бучі всістко зостало випшидане. То значи українці стихійні так на омацку, але учомщин, так? Учомщин, коли юж запужно, може не запужно, але єднак люди потребують, то зрозуміло, люди потребують, тей презентації фреймування культурового, тих досвідчень, яккольвек окропних, переражаючих, травматичних, нелюдських, ктурим стаючим святками, і що з тим робить, так, як з тим жити. І правідлові книжки, правідло з тим правідловим оптиком добрана бібліотека, попросту помага жити. Прошу то приказати Стефанові.
Chciałem tylko zapytać, bo oczywiście trudno oczekiwać jakiegoś prorokowania, ale chciałem zapytać o pani intuicję, jak się dla Ukrainy skończy ta wojna w sensie zysków i strat, co straci, co zyska Ukraina i może ważniejsze pytanie, jak ona się skończy dla Rosji? Czy pani ma jakąś intuicję w tym względzie? No, ja mam nawet nie intuicję, ja mam przekonanie i to od lat. Ну, я просто на то чекам от лет, и, как бы, моим взглядом, то все, если бы, ну, выобразимы себе, ну, не знаю, какую-то такую штуку, в которой Бог сидит режиссером где-то там за лаштунками, и то все обзорвує с дистанцию, очевидно, не входząc в людське терпение, бо он также ма свою оптику, то под взглядом этой оптики субспеція етернітатіс, только же естешми людьми и не можем этой не умеем этой оптики, может на счастье дотримывать, але под взглядом субспеція етернітатіс, то можно поведеть же, как бы цілий тен вонтек розвіящим в тим керунку. Росія ма розпадну, розпастщин на шерек, попросту в інтересах людей, замішкуючих тен край, в інтересах народу ще в пул оцалялих, не до кінця, як би, пожартих тим зупевне дябельським системам. Росія ма зостать, як би, поділена на шерек країв, которые допіру в тим столітті як би зачали появляться як би те сильветки культурові, а то теж було коли з Теголуцька їхали ми, так? З тими естончиками, которые оповідали, те естончики там втеди були, пісажі естонські, которые оповідали, як вони там їздять до Росії, так? Їздять, дякую. Ага. Їздять до Росії, і то так, з хумором, поета нажекав на то, що відмовленому візи, потім як там на університеті щось не того повідав. Ну і так якби іронічно смілішим. За ним спитала, ну а по що там їздите? Ну як, повідали? Ну прежде ж там люди мешкають, потребують спарча. Я так помышляла собі, ойейку, завстиджила, то тей цілій Естонії, припрашам, як полова обводу київського, а то вони мають замір вспірач цілому Росії. А оказалося, що ні, що вони не їздять до Москви, ані Санкт-Петербургу. Вони їздять до Йошкар-Олі, Сыктывкару, Улан-Удэ и так далее. До тих всіх місць, які для мене в найлепшому разі вибжмиваю, як місця, де були наші засланці. Десь там вислані на полноць, люб... А то властиві сон, ну те добре, удмуртське, марійське, комі і інні школи, вспіране през Естонії, през естончиків, яко, ну, брачі єдної групи язикової. И они там возили, ну, принаймні, перед войной, так? Они им возили там подрянчники, книжки, якби так остригаюнц, ну, мне и венцей от того винародовення.
I potem w 19 roku Putin już podjął decyzję, to ukazało się to prawo jakby o tym, że te języki nie uczą, nie są obowiązkowe w szkołach, to coś, co, no także jest trochę déjà vu, bo to coś, co Sojusz Sowiecki zrobił jeszcze w latach 60., tak. I to był taki ten krok do wynarodowienia tych nierosyjskich republik. Białoruś stała się ofiarą. Myśmy walczyli, ale także to naprawdę to taki bardzo poważny krok rusyfikacji. Więc ja jestem absolutnie przekonana, że my jeszcze o tych wszystkich narodach usłyszymy. Może nie wszystkich, ale ja to śledzę. Ja śledzę portal, jest taki public na internecie. Posle Rosji, after, pisle Rosji, after Russia, apre la Rus, no, mają to w kilku językach, nazywają się, i są to wyemigrowani liderzy tych małych narodowości, tych rzekomych subiektów federacji, no bo to przecież federacja, tak? I te ludzie, którzy wyemigrowali, którzy, bo przecież no, w 90-tych ten proces już zaczął się i oni go przemocą zahalmowali, bo wtedy Tatarstan głosował na niepodległość, wtedy Czeczenia zaczęła i to była pierwsza wojna czeczeńska, którą Kreml przegrał, więc jakby ten proces tego dalszego rozpadu jest nieodwołalny i to dużo wyjaśnia, nawiasem mówiąc, w intencjach Putina we wszystkich tych no we wszystkim, w całej tej narracji putinowskiej o rozbiorach Ukrainy. To taka projekcja tego własnego strachu wewnętrznego na zewnątrz. To ciągle jakby, oni ciągle tego używają i słysząc, co Putin mówi o Ukrainie, można odczytać, co mu tak dolega z powodu jego, jakie strachy go tam prześladują z powodu przyszłości jego własnego kraju. Więc nie, Rosja nie ocaleje. Rosja nie ocaleje i po prostu no, pytanie im, pytanie jak szybciej mają to uprzytomnić sobie te decision makers, że jakby to pokojowe rozwiązanie tego imperium strasznie archaicznego i strasznie toksycznego, niebezpiecznego teraz nie tylko dla sąsiadów, ale niebezpiecznego dla całości, dla ludzkości, dla planety pod względem zmian klimatycznych i zachowania ekologii. Oni nie dają rady, tylko te ludzie, te narody zamieszkujące te przestrzenie będą zdolni troszczyć się, powiedzmy, o te pożary w Tajdze, które każdego roku tam wypalają no, placówki w obszarze Belgii. I nikt jakby o tym nie mówi, tak? Oto, że pali. Kiedy w Brazylii tam selwa ginie, no to wszyscy wrzeszczą, że płuca planety są zagrożone. Kiedy tajga pali się i nikogo, absolutnie nikogo, jakby wszyscy tam w Moskwie mają to w nosie. I nikt, i żadna Greta Thunberg, przepraszam, o tym także nie krzyczy. Więc jakby, no dla mnie to taki test
na szczerość zamiarów wszystkich ruchów ekologicznych. Jeżeli oni nie widzą, że Rosja teraz czyni zagładę nie tylko na Ukrainie, że Rosja przedtem wyniszczyła, no, pod względem ekologicznym ona niszczy resursne imperium, tak? Ona jest niebezpieczna, po prostu niebezpieczna ekologicznie dla planety. Więc im prędzej te imperium zostanie rozwiązane, bo ono rozpadnie się wcześniej lub później, ale lepiej wcześniej i pokojowo. Drodzy Państwo, przepraszam, już... Znaczy całkiem pokojowo jednak im nie pójdzie, bo ten stop przed tą wojną, tam była taka, no w ciągu tego ubiegłego dwudziestolecia, tam był taki wzrost, nakręcanie agresji przez media w społeczeństwie. Że ta agresja gdzieś ma podziać się, to znaczy, no dobrze, na razie to jest agresja przeciwko Ukrainie, tak? To znaczy jest naznaczony ten Żyd do zniszczenia, tak? Żyd do zagłady jest wskazany, ale kiedy my ich wypędzimy, a my ich wypędzimy, to tak jakby już całkiem zakończyć odpowiadać na to pytanie, przepraszam, że cię przerwałam, to ta agresja wróci się tam wewnątrz tego kraju i, no i wtedy tam będzie naprawdę piekło. Drodzy Państwo, no jesteśmy świadkiem budowania opowieści przez pisarkę Oksanę Zabuszko, jak słyszeliśmy od 20 lat piszącą o wojnie, czy z wnętrza wojny, z Ukrainy, która przeżywała 100 lat samotności i bardzo długo milczała, chociaż oczywiście to nie znaczy, że nie było kultury, literatury, ale to milczenie, o którym zresztą Oksana pisze w książce, zresztą jeden z, czy przekład Aleksiejewicz dedykujesz Annie Suszko, takiej kobiecie opisanej przez panią Swietłanę, która śpiewała sobie, kiedy ją bolało, ale śpiewała pieśni bez słów, po prostu samą melodię, że ten ból był tak wielki, że ta tragedia była tak ogromna, że nie było do tego słów i że właśnie przez całe dziesięciolecia Ukraińcy i inni w tym reżimie Imperium Zła żyli milcząc. I pod takim naporem, że o tym się nie da mówić, czy jest po prostu milczenie jako jedyny sposób prawdy wyrażenia. Oksana jest z pokolenia, sama lubi się nazywać z pokolenia czernobylskiego, w którym od tego momentu jakby zrozumieli, że przetrwanie wolnego narodu jest poprzez mówienie, poprzez budowanie opowieści swojej, przez wyrażenie. I to jest oczywiście praca formotwórcza dla samej Ukrainy, Ukraińców, ale rozumiemy, jak ważna jest to opowieść dla nas. I to, ta opowieść z wnętrza wojny jakby jest opowieść czyniąca nas. Myślę, że to jest niezwykle ważne doświadczenie, które przechodzimy, że my też jesteśmy wewnątrz tej wojny, że musimy słuchać tego głosu, żeby to zrozumieć, żeby inaczej zbudować sobie bibliotekę, żeby nie było za późno. Po raz kolejny przygotowywać się na przerzuty tego raka, na jej rozprzestrzenianie się bardzo sprytne, bardzo wykorzystujące wcale nie tylko militaria, ale kulturę również i wszelkie inne kanały, żeby po prostu zawłaszczać do swojego mechanizmu wojny. Każde takie spotkanie, jakie mieliśmy dzisiaj, myślę, że służy temu przełamaniu i budowaniu tego oporu i za to ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Duże dziękuję. Oksana Zabuszko była. Dziękuję bardzo.